A właśnie kręcę nowe materiały na temat spawania blach grubych, w tym przypadku 8 mm do czołowo na pełen przetop, oczywiście TIG-em w prądzie DC. Będzie to wykorzystane w naszym szkoleniu online jakspawacstal.pl i pomyślałem, że tutaj Wam zrobię takie streszczenie, jak będzie wyglądał taki całkiem nowy moduł, który za jakiś czas, jak wszystko zostanie wyprodukowane, zmontowane, w odpowiedni sposób przedstawione, to dorzucimy Wam właśnie do platformy szkoleniowej. Dzisiaj właśnie spawamy tą blachę doczołowo. Jak mamy blachę 8 mm, to na początek musimy ją odpowiednio zukosować. Ukosujemy w taki sposób, że fazujemy praktycznie do zera, żeby materiał był ostry jak żyletka i wtedy dopiero możemy go spawać. Jeśli tam zrobimy próg, to to będzie o wiele trudniejsze do przespawania. Następnie szczelina. Szczelina w zależności od tego, znaczy najczęściej robi się tą szczelinę w taki sposób, że bierze się albo drut 2,4, albo 2,0, albo na przykład 3,2, w zależności w pewnym stopniu od Twoich preferencji i możemy przechodzić do spawania. Tutaj ogromne znaczenie mają, znaczy wszystko ma ogromne znaczenie, ale na przykład parametry. Jeśli chodzi o natężenie prądu, to znowu w zależności od tego, jaką mamy szczelinę. Im większa szczelina, tym teoretycznie mniejsze natężenie. Ale znowuż musimy użyć grubszej średnicy drutu. 2,0, 2,4, 3,2 i wtedy dostosowujemy odpowiednio natężenie. I jak już wiemy, na jakim prądzie spawamy, to wtedy musimy sobie wyćwiczyć po prostu prędkość, z jaką będziesz się przemieszczał do przodu. I drut podajemy albo techniką kropelkowo, czyli raz za razem podając drut, wtedy spawamy taką techniką dziurki od klucza, że za każdym razem, jak się przemieszczasz do przodu, to delikatnie, minimalnie krawędzie uciekają od siebie i wtedy podajesz drut. Albo, co według mnie jest odrobinkę prostsze, spawamy po drucie, czyli w taki sposób, że czoło jeziorka spawaliczego cały czas ma kontakt z materiałem spawanym, czyli z drutem. Znaczy, jeziorko ma kontakt z naszym spoiwem. To jest, można powiedzieć, w pewnym sensie łatwiejsze, ale jeśli chodzi o takie połączenie blach, czyli doczołowe, grubszych materiałów, to tutaj nie ma żadnych łatwych tak naprawdę rzeczy. Prowadzenie uchwytu spawalniczego w taki dziwny sposób. Ja mam taką technikę, że jadę do przodu lekkim skosem i do tyłu, takim zygzakiem bardzo rozciągniętym do góry, czy tam po płaskim jak jedziemy, no to takim zygzakiem właśnie. Wyjeżdżam raz na środek jeziorka spawalniczego, które znajduje się w tej szczelinie, a następnie odrobinkę się cofam na jedną z tych sfazowanych ścianek naszych blach. I takimi skokowymi ruchami sobie przemieszczam się do przodu w sytuacji, gdy podaję właśnie drut w trybie ciągłym, czyli on jest cały czas tam osadzony i lekko dopychany. Tak to wygląda. To jest właśnie jeden z modułów, który zostanie za jakiś czas dodany do naszego szkolenia online. Jeśli chciałbyś dołączyć, to masz taką możliwość teraz w tym tygodniu o godzinie 24:00 w niedzielę, czyli 13 października zamykamy zapisy. Także teraz możesz podjąć decyzję i dołączyć do platformy szkoleniowej, na której jest 160 lekcji, kilkaset grubych, kilkasetek ujęć makro łuku spawalniczego w przeróżnych pozycjach i przeróżnym wykonaniu z moim dokładnym, precyzyjnym objaśnieniem. Dzięki temu, że widzimy lepiej nawet niż Ty w przyłbicy, to ja jestem w stanie Ci wytłumaczyć, na co powinieneś zwrócić uwagę. W jaki sposób podać drut, gdzie go osadzić, w jakiej sytuacji, pod jakim kątem prowadzić uchwyt spawalniczy. Ale to jest także kurs dla osób początkujących. Nie zaczynamy od takiego modułu właśnie jak tutaj, czyli spawanie blach doczołowo, bo to już jest dosyć, można powiedzieć, trudna sztuka. Zaczynamy od samych podstaw. Jaki sprzęt wybrać? Co to jest teoria metody TIG? Jaki gaz spawalniczy? Jakiej wielkości butle? Jak ustawić spawarkę? Jakie spoiwo przede wszystkim dobierać? Bo to także ma znaczenie, czy my spawamy stal nierdzewną, stal czarną, czy inne materiały. Mamy różne stopy, czy to tak zwanej popularnie stali czarnej, czy także stali nierdzewnej, bo to są kolokwialne określenia. Ja Ci pokazuję, czym się kierować właśnie w trakcie doboru spoiwa. Doskonale będziesz wiedział, jak ustawić spawarkę, a zawsze, jeśli będzie jakiś problem, tym bardziej, że na kursie Ci w którejś lekcji o tym mówię, to możesz napisać do nas na grupie zamkniętej tylko i wyłącznie dla uczestników albo na czacie na żywo właśnie dla wszystkich kursantów. Na czacie jest to o tyle fajne, że tam w trybie natychmiastowym praktycznie odbywa się komunikacja.
Oczywiście, jak ktoś ma tam czas, bo jeśli ja na przykład nie zdążę odpowiedzieć na dane pytanie, to na pewno się znajdzie ktoś, kto w ciągu kilkunastu minut, godziny, dwóch, trzech będzie Ci w stanie odpowiedzieć na jakieś problemy. Ostatnio był taki właśnie problem ciekawy, że jeden pan chciał sobie zrobić uchwyt spawalniczy i tam podpinał sobie przewody do sterowania uchwytem spawalniczym i nie wiedział, jak to zrobić, nie wiedział, w której kolejności podpiąć. Ja rozebrałem uchwyt spawalniczy, pokazałem mu zdjęcie, w którym są miejsca, które piny podpięte i miał to rozwiązane w ciągu dosłownie kilkudziesięciu minut. Nie musiał szukać, pytać się, dzwonić i tak dalej. Ale przede wszystkim rozmawiamy o spawaniu. W jaki sposób na przykład, jak ktoś będzie chciał wykonać taką spoinę na pełen przetop, to jak to zrobić? Robisz jedną, drugą, trzecią, piątą próbkę, za każdym razem wysyłasz zdjęcia i mówimy Ci, co trzeba poprawić, na co zwrócić uwagę. Także zapraszam serdecznie do jakspawaćstal.pl. Tak jak powiedziałem, w niedzielę o 24, 13 października zamykamy zapisy i kurs dopiero wróci za jakiś czas. A te materiały, które Ty teraz dostaniesz do dyspozycji, cała platforma szkoleniowa, Ty ją masz cały czas dostępną. Niezależnie od tego, czy Ty ją jutro otworzysz, czy za pół roku, czy za rok. Niektórzy są z nami już od samego początku, prawie 3 lata, i od tego czasu otrzymali aktualizację także w tej cenie, którą na samym początku zapłacili. Także zapraszam, jakspawaćstal.pl.